Gdybyśmy się przenieśli do tej nieodległej Holandii i wrócili do tych ludzi, którzy w sumieniu zgodzili się na eutanazję. To są przeważnie lekarze rodzinni, którzy są bardzo, bardzo kulturalnymi ludźmi, z nimi wielokrotnie dyskutowałem. Oni po prostu uważają, że to jest słuszne. I co się dzieje? Często o wiele bardziej, w sposób o wiele bardziej oddany pomagają swoim pacjentom niż nawet nasi lekarze. Mają więcej czasu, służba zdrowia jest o wiele bardziej doinwestowana, no wiadomo o co chodzi. Są często bardzo blisko z tymi swoimi pacjentami. I wyobraźcie sobie Państwo takiego lekarza, który pomaga z otwartym sercem swojemu pacjentowi. Na pewnym etapie dostrzega brak swoich możliwości, zaczyna mu brakować wiedzy, możliwości, umiejętności. I wpada w przerażenie, bo każdy człowiek, który widzi człowieka cierpiącego, poza jakimś potworem, chce mu pomóc. I mówi, nie potrafię ci inaczej pomóc, jedyne co ci mogę zaproponować, to jest eutanazja.